Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Joanna Tylkowska-Droszcz i jest mi niezmiernie miło, że mogę być gościem organizowanej przez panią profesor Grażynę Flicińską-Panfil Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej polskiej literaturze wokalnej. Szanowna pani profesor, dziękuję za zaproszenie. Przesyłam również serdeczne pozdrowienia. Natomiast Państwu, wszystkim uczestnikom, słuchaczom, prelegentom konferencji życzę miłego odbioru, a także wspaniałych spotkań z polską twórczością wokalną. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego spotkania chciałabym zaprezentować Państwu postać wybitnego artysty i kompozytora Karola Lipińskiego oraz jego twórczość wokalną. Twórczość wokalną, która podczas tego spotkania będzie reprezentowana przez pieśń powstałą do słów sonetu Adama Mickiewicza Śpiew Doniemna. Jestem przekonana, że pieśń Karola Lipińskiego, z pewnością mniej znana niż kompozycja Stanisława Moniuszki, może być bardzo atrakcyjną propozycją dla wykonawców, melomanów, a także badaczy rodzimej kultury artystycznej. Szanowni Państwo, materiały w postaci fotografii, nut, czy też plakatów, które będą prezentowane podczas dzisiejszego spotkania, pochodzą z zasobów Cyfrowej Biblioteki Narodowej. Karol Józef Lipińskich należy z pewnością do tych geniuszy muzycznych, którzy dzięki wrodzonemu talentowi, a także niezwykłej pracowitości i determinacji osiągnęli uznanie i wyżyny artystycznej doskonałości. Karol Lipiński miał to wielkie szczęście poznać wielu wybitnych kompozytorów swojego czasu, chociażby Fryderyka Chopina, Roberta Schumana czy Ryszarda Wagnera. Występował również z europejskiej sławy pianistką Marią Szymanowską. Koncertował, otrzymując znakomite recenzje, z genialnym Niccolò Paganini. Karol Lipiński zyskał uznanie przede wszystkim jako wybitny polski skrzypek, wirtuoz o wymiarze prawdziwie europejskim. Wiadomości o życiu i działaniach artysty są niestety niepełne i podlegają nieustannej weryfikacji badawczej. Jednak niezwykle ważnym momentem w życiu Karola Lipińskiego było niewątpliwie zamieszkanie we Lwowie, gdzie Felix Lipiński, ojciec Karola, otrzymał propozycję pracy u hrabiego Adama Starzeńskiego. Lwów, jak wiemy, był wówczas prężnym ośrodkiem życia muzycznego, w którym Karol Lipiński mógł w pełni uczestniczyć i z niego czerpać. Wielki talent oraz intensywne ćwiczenia umożliwiły Karolowi Lipińskiemu w krótkim czasie uzyskanie biegłości w grze na skrzypcach, a także na wiolonczeli. Występy solistyczne oraz udział w muzykowaniu kameralnym na obu instrumentach przyczyniły się niewątpliwie do powierzenia Lipińskiemu stanowiska koncertmistrza, a następnie kapelmistrza w Teatrze Lwowskim. Czas przypadający na lata 1834-1838 to nieustanne pasmo sukcesów skrzypka. Okres ten stał się prawdziwym apogeum jego działalności jako wirtuoza. Po zakończeniu działalności artystycznej Karol Lipiński przeszedł na emeryturę i zamieszkał w majątku w Urłowie na Ukrainie, około 90 km od Lwowa. Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie jego bezcenna inicjatywa ufundowania szkoły muzycznej dla dzieci wiejskich. Karol Lipiński pozostawił po sobie nie tylko sławę wybitnego instrumentalisty, ale także szereg dzisiaj nieco już zapomnianych, ale w swoim czasie chętnie wykonywanych utworów. Należą do nich koncerty skrzypcowe, symfonie, liczne poronezy, kaprysy, ronda, a także utwory na dwoje skrzypiec.
Zachowana twórczość Karola Lipińskiego, szanowni państwo, obejmuje 79 kompozycji. Część z tychże kompozycji jest ujęta w 34 opusy, a 27 utworów nie posiada numerów opusowych. Większą część twórczości Lipińskiego stanowią oczywiście kompozycje na skrzypce z orkiestrą. Jednak w twórczości Karola Lipińskiego odnaleźć możemy również opery i pieśni. Prawie wszystkie zachowane kompozycje Karola Lipińskiego były opublikowane za jego życia w Lipsku, w Centrum Drukarstwa Niemieckiego. O popularności dzieł polskiego skrzypka i kompozytora świadczą niewątpliwie wielokrotne wydania jego utworów, także przez edytorów z Francji, Włoch, Austrii czy też Anglii. Do najchętniej publikowanych kompozycji Karola Lipińskiego należy oczywiście drugi koncert skrzypcowy D-dur op. 21, nazwany Wojskowym. Wydawano najchętniej całość, bądź też tylko część pierwszą. Do równie chętnie publikowanych utworów Lipińskiego należą również kaprysy na skrzypce solo. Szanowni państwo, w polskich badaniach na temat twórczości wymieniana jest najczęściej ta spuścizna Lipińskiego, kompozytorska spuścizna, która dotyczy utworów skrzypcowych. Niemniej kompozytor posiadał również w swoich twórczych zasobach wątek wokalny. Biorąc pod uwagę dojrzałość twórczości Lipińskiego, zupełnie zrozumiałym jest, że kompozytor, niemal jak wszyscy twórcy jego czasów, chciał się wypowiedzieć również poprzez formę pieśni. Na temat twórczości wokalnej wypowiadał się między innymi Igor Bełza w Historii polskiej muzykalnej kultury. Otóż Bełza odnalazł w Bibliotece Narodowej pieśni Lipińskiego Śpiew do Niemna i zatroszczył się o jej ponowną popularyzację. W twórczości Karola Lipińskiego odnaleźć możemy również opery. O tej części twórczości Karola Lipińskiego będziemy jeszcze mówić w dalszej części naszego spotkania. We Lwowie wydano pieśni najbardziej nas dzisiaj interesującą, czyli pieśni Śpiew do Niemna w zbiorze Sonety Adama Mickiewicza, a także trzy pieśni gminne Ludu Polskiego, Sen miałem w ciemnym lasku pod lasem w Leszczynie w publikacji Pątnik Narodowy również w 1827 roku. Wydano również opracowanie akompaniamentu do zbioru 160 utworów zatytułowanego Muzyka do pieśni polskich i ruskich ludu galicyjskiego, zebranych i wydanych przez Wacława z Oleska. Zbiór ten ukazał się w 1833 roku w drukarni Franciszka Pillera. Do scenicznych kompozycji Karola Lipińskiego możemy zaliczyć utwory Szlachta Czynszowa, czyli Kłótnia o wiatr, Kłótnia przez zakład, Syrena z Dniestru, czy Terefere w Tarapacie i Oblężenie Smoleńska. Niestety jako dzieło kompletne zachowała się tylko komedio-opera Kłótnia przez zakład. Opera Syrena z Dniestru istnieje w postaci libretta oraz trzech arii, natomiast dramat Oblężenie Smoleńska znany jest tylko i niestety z tytułu. Oryginał Syreny z Dniestru, oryginalny tytuł Das Donauweibchen, skomponowany został przez Ferdynanda Kauera. Premiera opery odbyła się w Wiedniu w 1798 roku, natomiast dostosowany, przerobiony przez Karola Lipińskiego utwór Syrena z Dniestru, czy też Syrena Dniestru, ponieważ ukazuje się w publikacjach, przedstawia się tytuł w dwóch wersjach, miała miejsce we Lwowie w 1814 roku.
Proszę Państwa, w 1809 roku Karol Lipiński objął stanowisko koncertmistrza orkiestry Teatru Operowego we Lwowie. Dyrektorem w teatru był w tym czasie Jan Kamiński, natomiast Karol Lipiński zajmował swoje stanowisko do 1814 roku. Możecie Państwo w tej chwili zaobserwować pewną tutaj kalendarium, w jaki sposób, jak często miały miejsce prezentacje w Teatrze Lwowskim w 1814 roku kompozycji Karola Lipińskiego. Szanowni Państwo, pieśń Karola Lipińskiego, śpiew do Niemna, powstała w 1827 roku. Utwór ukazał się we Lwowie jako dodatek muzyczny do sonetów Adama Mickiewicza, a rok później, w 1828 roku, pieśń została dołączona do trzeciego tomu poezji również Adama Mickiewicza, wydanego przez Hajnego w Poznaniu. Trzeci raz utwór ukazał się w poezjach Mickiewicza wydanych w 1832 roku, wydanych przy współpracy poznańskiego i warszawskiego środowiska księgarskiego. Utwór Karola Lipińskiego, wybitnego artysty, skrzypka, wirtuoza, który w XIX wieku, w latach 20. był już niewątpliwie uznanym artystą, rywalem Paganiniego, musiał wzbudzić niewątpliwe zainteresowanie słuchaczy, stąd też nie dziwi nas połączenie dwóch wybitnych twórców w jednej publikacji. Możecie Państwo w tej chwili właśnie obserwować, przyjrzeć się, w jaki sposób zostały wydane oba dzieła. Sonata Adama Mickiewicza i dołączony utwór Karola Lipińskiego. Oczywiście jest to pierwsza strona. Natomiast jest to wydawnictwo z 1827 roku. Tak jak już wspomniałam, Szanowni Państwo, wiadomości o życiu i działaniach Karola Lipińskiego są niestety niepełne. Ponadto, i jest to pewna trudność badawcza, niejednokrotnie sprzeczne. Dlatego trudno stwierdzić, czy Karol Lipiński znał kompozycję Karola Kurpińskiego, która powstała przed jego wersją muzyczną sonetu Mickiewicza i czy wzorował się swoją interpretację muzyczną właśnie na pieśni Kurpińskiego. Pismo teoretyczne autorstwa Lipińskiego, zawierające analizę opery Zamek na Czorsztynie Karola Kurpińskiego, oczywiście pozwala nam domniemywać, że kompozytor znał, cenił sobie twórczość Karola Kurpińskiego. To znaczy, że mógł tę pieśń również znać wcześniej, zanim stworzył swoją wersję sonetu Mickiewicza. Natomiast nie odnalazłam podczas moich badań potwierdzenia, że ta sytuacja miała miejsce. Biografowie Kurpińskiego nie wspominają o ukazaniu się kompozycji Kurpińskiego drukiem. Powstał on niemniej w 1825 roku. Niestety nie zachowały się wzmianki o szczegółowym przebiegu tejże kompozycji. A wielka szkoda, ponieważ to właśnie Kurpiński zapoczątkował trwający do dziś proces obecności sonetu Mickiewicza w polskim i światowym repertuarze wokalnym. Szanowni Państwo, dołączenie kompozycji Lipińskiego do zbioru poezji Mickiewicza niewątpliwie nobilitowało twórczość kompozytora. Franciszek German w biografii Lipińskiego zwraca jednak uwagę, że
Kompozycja Śpiew do Niemna Karola Lipińskiego pojawiła się tylko w niektórych egzemplarzach lwowskiego wydania sonetów. Możecie Państwo w tej chwili przyjrzeć się, zaobserwować, w jaki sposób wyglądało to wydawnictwo z 1827 roku. Jeżeli omawiamy jakby istnienie, pojawianie się tejże kompozycji w publikacjach, warto również wspomnieć o wieku XX. Otóż w wieku XX kompozycja Lipińskiego Śpiew do Niemna została trzykrotnie zaprezentowana publiczności w utworach. Początki pieśni solowej w latach 1800-1830 Jerzego Gabrysia. W 1995 roku fragmenty pieśni zostały również zamieszczone przez Alinę Nowak-Romanowicz w publikacji Synteza Polskiej Muzyki Okresu Klasycyzmu. Natomiast w roku 2000 ukazał się zbiór, trzeci zeszyt serii Polska Liryka Wokalna, wydane nakładem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu pod tytułem Pieśni Kompozytorów Polskich 1800-1830 rok. I właśnie teraz możecie Państwo obserwować właśnie nuty z tego zbioru. Szanowni Państwo, warto zauważyć, że utwór Karola Lipińskiego zyskał popularność nie tylko ze względu na dobór tekstu, czyli sonetu Adama Mickiewicza, ale również niewątpliwe walory muzyczne. Władysław Przelaczyński w publikacji Adam Mickiewicz w muzyce uznaje śpiew do Niemna Lipińskiego za utwór bardziej wartościowy niż kompozycja Stanisława Moniuszki, do tegoż samego sonetu Mickiewicza. Natomiast Józef Powroźniak w publikacji Biografii Lipińskiego sugeruje, że kompozytor zamierzał umuzycznić wszystkie sonety Mickiewicza, nigdy jednak ostatecznie do tego nie doszło. Nie wiemy również, Szanowni Państwo, czy Lipiński zamierzał komponować zarówno do sonetów odeskich, jak i do sonetów krymskich Mickiewicza. Według Jerzego Gabrysia innowacyjnym w pieśni Lipińskiego są symetria i regularność fraz, które wynikają przede wszystkim z respektowania w większości akcentacji literackiego oryginału, tak? Czyli słynnej prozodyczności tekstu. Nieliczne powstałe błędy kompozytor oczywiście wspaniale ukrył, nadając linii melodycznej deklamacyjną postać, wprowadzając do pieśni melizmaty, co badacz uznaje za zaletę niewątpliwą utworu. Józef Reis wysunął tezę związaną z melizmatami, mówiącą, że dotyczą one fragmentów odnoszących się do elementów włoskich, to znaczy odniesień do twórczości Petrarki, czyli muzycznego opracowania strof tekstu, gdzie podmiot liryczny odnosi się do Laury i wspomnień związanych z jej osobą przeglądającą się w wodach Niemna. Lipiński jest jednym z pierwszych polskich kompozytorów stosujących motywy przewodnie. Zarówno Jerzy Gabryś, jak i Alina Nowak-Romanowicz z przebiegu pieśni wyodrębnili owe motywy Niemna, które pojawiają się zarówno w partii wokalnej, jak i w partii fortepianu. Motyw ten ma za zadanie uzyskanie spójności utworu, co niewątpliwie należy do jego walorów wykonawczych, ponieważ z pewnością dla bardzo wielu artystów możliwość podkreślenia tego typu motywu jest niezwykle inspirująca.
Bardzo istotne jest również podążanie kompozytora za tekstem sonetu, które zostało zawarte w deklamacyjności pieśni, jej falisty rysunek, nawiązujący do akwatyczności tekstu poetyckiego, jest również niewątpliwym walorem tego utworu. Badacze podkreślają również odwołania do zapewne doskonale znanych Lipińskiemu rosyjskich romansów. Szanowni Państwo, kompozytorzy, upatrując w tworzeniu gatunków wokalnych wspaniałej realizacji postulatu dotyczącego idei korespondencji sztuk, z większą dokładnością i namysłem traktowali dobór tekstu literackiego, umuzyczniając wybrane strofy lub całe wiersze zaczerpnięte z twórczości poetów wybitnych, twórczości nacechowanej tendencjami i nastrojami bliskimi czasom im współczesnym. Należy jednak zauważyć, że twórcy wielokrotnie nadawali nowy sens również tym tekstom, które poza pieśnią nie zapisałyby się być może trwale w historii literatury światowej. Biorąc pod uwagę atrakcyjność kompozycyjną utworu Śpiew do Niemna w zakresie muzycznej transformacji, sonet Mickiewicza spełnia trzy istotne kryteria atrakcyjności kompozytorskiej. Są nimi akwatyczność, miłosny wątek utworu, a także odwołanie do istniejącej, realnej rzeczywistości budzącej skojarzenia patriotyczne. Skojarzenia reprezentowane w utworze właśnie przez rzekę Niemen. Władysław Wszelaczyński wymienia tylko trzy umuzycznienia sonetu autorstwa Karola Krupińskiego, Karola Lipińskiego i Stanisława Moniuszki. Kornel Michałowski w monografii Poezji Adama Mickiewicza uzupełnia tę statystykę o kompozycję Cezara Kui, natomiast Mieczysław Tomaszewski wymienia również postać Jana Karłowicza. W publikacji Małgorzaty Sułek, Stanisław Moniuszko i kompozytorzy, i inni kompozytorzy, badaczka uzupełnia wykaz o kompozycję Aleksandra Orłowskiego i Stanisława Klawego. Szanowni Państwo, autorzy umuzyczniający poezję Mickiewicza czerpali w pełni z niezwykłej sławy autora. Wiele kompozycji potwierdza kult, jakim otaczano osobę i twórczość wieszcza, zwłaszcza w XIX wieku. Tworzenie muzyki do poezji Mickiewicza świadczyło oczywiście o patriotyzmie polskich kompozytorów i było szczególną formą manifestacji. Przede wszystkim w okresie zaborów budowało niezwykłą nić porozumienia pomiędzy kompozytorami a słuchaczami. Kompozytorzy wybierający poezję Mickiewicza wspominają również bardzo często o muzyczności tekstu, czyli o pewnych walorach brzmieniowych, o rytmiczności, melodyjności tekstu, czy też obecności tematyki muzycznej w fabule utworu. Tak jak już wspomniałam, największą popularnością, a także ilością umuzycznień cieszy się liryk Mickiewicza do DD. Kornel Michałowski podaje aż 29 jego interpretacji. Cóż, sonet do Niemna nie doczekał się aż tylu umuzycznień, ale badacze podkreślają, że na ten wybór mogła mieć wpływ obecność pewnych pozamuzycznych skojarzeń, które być może były trudne do zaprezentowania, do umuzycznienia i do zaprezentowania w kompozycji. Twórczość poetycka Mickiewicza wielokrotnie nawiązuje do obrazów wody. Urzeczenie wodnym żywiołem
znalazło ujście w posługiwaniu się przez poetę obrazem rzek, w tym również tych istniejących w rzeczywistości pozapoetyckiej, to znaczy Niemna lub Wilni. Rozpatrując inspiracje akwatyczne w twórczości Mickiewicza, należy zauważyć, że motyw Niemna pojawił się w poezji Mickiewicza niemal równocześnie w dwóch znanych utworach, wchodzących w skład cyklu Ballady i romanse Dudarzu z 1822 roku oraz Sonecie do Niemna, opublikowanym pierwotnie w Dzienniku Warszawskim w 1826 roku. Sonet ostatecznie został włączony do cyklu sonetów odeskich. Dodajmy, że sonet do Niemna jest ósmym utworem we wspomnianym już cyklu, składającym się z 22 utworów poetyckich. Statystyka, szanowni państwo, przedstawiona przez Zenobię Jaroszak w publikacji Niemen, Kresowa rzeka Mickiewicza, wykazuje, że motyw rzeki Niemen pojawia się w twórczości Mickiewicza aż 48 razy i jest poddawany reinterpretacjom w wielu dziełach poety. Litewska rzeka poprzez przywołanie szeregu wspomnień staje się częścią pielęgnowanego przez Mickiewicza mitu opiewającego Litwę jako Arkadię polskości. Warto również, proszę państwa, zauważyć, że motyw rzeki w twórczości poetyckiej Mickiewicza posiada również odniesienia heraklitejskie. Na uwagę zasługuje również fakt, że w zależności od rejonu świata i strefy klimatycznej zupełnie inaczej interpretuje się akwatyczną symbolikę. Rzeki jako wody żywe, płynące, pełniły funkcję oczyszczającą i ożywczą. Odradzały ziemię ojczystą, stając się gwarantem dalszego życia. Właśnie taką rolę odgrywał Niemen u Adama Mickiewicza, czy Elizy Orzeszkowej, czy też Ikwa u Juliusza Słowackiego. Szanowni państwo, spośród polskich pieśni solowych pierwszego trzydziestolecia XIX wieku, jak zauważają badacze, kilka wyróżnia się szczególnie poziomem techniki kompozytorskiej. Jerzy Gabryś wyróżnia trzy propozycje: Marii Szymanowskiej, Karola Lipińskiego i Antoniego Radziwiłła. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyróżnione propozycje pieśniarskie zostały skomponowane do najbardziej znaczących poetów epoki, czyli Goethego i Mickiewicza. Kompozytorzy w tychże utworach starali się podążyć za nowatorstwem poezji romantycznej. Należy również zauważyć, jak podkreśla Gabryś, że pieśń Karola Lipińskiego posiada formę na tyle dojrzałą, że trudno przypuszczać, aby była jedyną tego typu formą w twórczości kompozytora. Koncepcja muzyczna utworu została podyktowana treścią wiersza, dlatego posiada wartościową formę muzyczną, jaką jest forma przekomponowana. Sonet Mickiewicza, posiadający budowę właściwą i charakterystyczną dla tego gatunku poetyckiego, został podzielony przez Lipińskiego na trzy części, przegrodzone interludiami. Pierwsza część zawiera cztery wiersze, druga część kolejne cztery, trzecia część sześć wierszy. Całość utworu posiada 72 takty, z czego na partie solowe instrumentu wstęp, interludia i zakończenie przypada 28 taktów, czyli prawie jedna trzecia całości utworu. Stąd można wnioskować o ważnej roli, jaką kompozytor przypisuje instrumentowi. Partie fortepianu i śpiewu rozwijają się w ścisłym związku z sensem i wartością tekstu literackiego. Frazy muzyczne wynikają z interpretacji tekstu, a tym samym nie posiadają właściwej dla tego okresu w muzyce symetrii. Konieczną spoistość w stronie muzycznej pieśni nadaje jeden czynnik, który, jak podaje ponownie Jerzy Gabryś, można określić motywem przewodnim. Jest to motyw Niemna, który pojawia się dwukrotnie w momencie, kiedy pojawia się słowo Niemen. Motyw ten
jest zauważalny na początku pieśni, rozpoczyna ją, znajdując się na czele wstępu fortepianowego, a także zamyka ją w posludium. Główny motyw pieśni został wprowadzony na początku utworu w partii fortepianu, pianissimo, podwójnymi oktawami, następnie krótkie przejście oktawowe poprzez dominanty wtrącone do akordów stopni pobocznych i szereg akordów zmniejszonych utrwalają zasadniczą tonację utworu D-dur. Partia wokalna utworu została oparta na skromnym akompaniamencie, podejmuje główny motyw w zmienionych nieco i skróconych wartościach rytmicznych. Pierwszy odcinek śpiewu obejmuje 6 taktów. Melodia rozwija się zgodnie z naturalną deklamacją tekstu. Warto zwrócić uwagę na pewien szczegół, na ćwierćnotową pauzę, która nie została zapisana przez kompozytora w pierwszym szeregu rytmicznego sonetu, lecz wcześniej, w miejscu, gdzie kończy się pierwsze zdanie. Nie mnie, domowa rzeko moje. Jest to z pewnością wyraz potrzeby podążania za tekstem literackim, którego treść została podkreślona wykrzyknikiem. Warto również, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę na upłynnienie melodii w miejscach, gdzie występują słowa rzeko i wody przez melizmat. Melodia śpiewu do Niemna pochodzi prawdopodobnie z inwencji kompozytora, w tym sensie, że nie jest zbiorem operowo-wodewilowych zwrotów melodycznych, czy też fragmentów innych popularnych rodzajów muzyki. O kształcie utworu zadecydowały dwa aspekty. Pierwszy to wpływ tekstu, jego budowa i treść. Melodia stanowi pod względem rytmicznym jakby naturalną deklamację słów. W niektórych fragmentach poprzez wprowadzenie melizmatów deklamacja staje się bardziej śpiewna. W związku z powyższym błędy deklamacyjne należą w utworze do wyjątków. Zdarza się czasem położenie nacisku na niewłaściwą część słowa lub zdania w takcie 11, 32, 34. Drugim aspektem kształtującym melodię jest oddziaływanie założeń czysto muzycznych na formę linii melodycznej, jej falisty rysunek i śpiewne wydłużone zakończenie fraz. W takim traktowaniu melodii, Szanowni Państwo, Jerzy Gabryś doszukuje się inspiracji pieśnią rosyjską tego okresu, może nawet pieśnią ludową. Wiemy, że Lipiński interesował się folklorem ruskim. Świadczy o tym również podobieństwo pieśni Lipińskiego do romansów rosyjskich tego czasu. Do cech charakterystycznych, wspólnych z pieśnią Lipińskiego należy specjalny rodzaj melodyki wypływającej z treści tekstu. Porozrywane pauzami frazy muzyczne, chromatyczne wznoszenie się melodii w miejscach, gdzie tekst posiada napięcie emocjonalne, a zarazem operującej śpiewnymi, czasami melizmatycznymi zakończeniami i płynną linią melodyczną, która w niektórych miejscach zamieniana jest na recytaty w związku z treścią tekstu. Romanse rosyjskie wykazują duże podobieństwo z pieśnią Karola Lipińskiego, szczególnie romanse Szaposznikowa z 1816 roku. Wiele przykładów podobieństwa można odnaleźć wśród romansów rosyjskich powstałych już po 1830 roku. Stąd możemy wysnuć wniosek, że Lipiński był jednym z twórców tego rodzaju kierunku pieśniarskiego, a nie jego naśladowcą. Szanowni Państwo, pieśnie śpiew do Niemna Karola Lipińskiego cenione przede wszystkim ze względu na środki muzyczne zawarte w utworze. Niekonwencjonalne jak na owe czasy, wynikające z wrażliwości artystycznej kompozytora. W zakresie kompozycji pieśni utwór zasługuje przede wszystkim na uznanie w kontekście formy przekomponowanej utworu, która wynikała przede wszystkim ze ścisłego powiązania warstwy słownej i muzycznej pieśni.
Warto zauważyć, że większość polskich twórców stosowała w ówczesnym czasie formę zwrotkową lub zwrotkową z refrenem. Do niewielkich mankamentów pieśni zalicza się partię fortepianową. Przede wszystkim ze względu na brak jej jednolitości. Raz są puste oktawy, innym razem pełne akordy, to znów figuracje bez wzajemnego ze sobą związku. Wymienia się również długie interludia, które rażą pewną nieporadnością. Biorąc jednak, szanowni państwo, pod uwagę stan naszego ówczesnego pieśniopisarstwa, śpiew Doniemna należy zaliczyć do najważniejszych pozycji pieśniarskich badanego okresu. I wziąć pod uwagę takie kwestie jak na przykład dbałość o adekwatne ilustrowanie muzyką wybranych słów, czy też ekspozycję tekstu, ekspozycję słów odnoszących się do wody, a także melizmaty, które są ich obrazem w partii wokalnej i fortepianowej. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć twórczość, również twórczość wokalną Karola Lipińskiego, a także zachęcić wykonawców, wokalistów do prezentowania, do zapoznania się z pieśnią Karola Lipińskiego Śpiew Doniemny. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Do widzenia.